Thank you.
Witam wszystkich na kolejnym transmisji, kolejnym odcinku z serii Red Dead Redemption 2. Jesteśmy w obozie. Mieliśmy zrobić też skórę jelenia chyba, wirgińskiego. A nie idealnym, ale to też dowiedziałem się, że najlepiej właśnie z łuku polować, tak jak polowaliśmy. Ale to też jest zależne od... Mr. Morgan, folks is wondering what's happened to you.
Nothing, Miss Grimshaw. Nothing is right. It's the point. Oh. That's the point. Work, Mr. Morgan. Folk need feeding. I never took you for the lazy. Nie wy jestem. Ja pierdzielę. Właśnie zależy to od jelenia samego. Musi być gatunek dorodny, że tak powiem. Cześć, Quickie. Dobra, jakieś zadanie. Może zacznijmy od jakiegoś zadania poboczne czy fabularne. Weźmiemy na start. Może fabularne, nie? Czy poboczne? Czy mamy poboczne w ogóle jakieś? Mamy fabularki. To jest fabularne. Tam chyba nic nie ma. Tu już... Pozea. No nie, są same fabularne. Tu może tego Dacza tu zrobimy. Skoro już go mamy w obozie. Szczerze, nie wiem. Bo w Gwinta jakoś tak za bardzo nie gram ostatnimi czasy. Nie ma czasu na Gwinta. Więcej skupiam się na tym, na Wiedźminie. Więc nawet do gry nie wchodzę za bardzo i tam nie śledzę na bieżąco rozwoju. Ale nie, czekajcie. A może dobra, w sumie zagadamy z nim teraz. O. Dutch, o. Dutch? Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested. No dobrze, żadna tragedia. It's okay, son. Niech za Micah nie będzie płakał. Micah. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging them. Here's open. What? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would. Fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah. Of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Dał mi rozporządzenie takie jak gdyby. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. A ja właśnie we Wiedźminie teraz bardziej tutaj się do salonów Valentine. We Wiedźminie bardziej tak skupiam się na wszystkim i na pobocznych i na fabule. Tak bardzo wnikliwie przechodzę. Zresztą na YouTubie jak odwiedzisz mój profil to zobaczysz. Wszelkie aktywności co się da to robię. A jakoś daleko mam tą kamerę? A może jednak nie? Znacznie tak pokazuje. What were you boys doing? You were supposed to be scouting ahead for us. I kept asking him what we was doing, but he was... You worried too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. And then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you're gonna go get him? I'll come with you. Nah, you leave it to me. For now, let's drink some.
Forget about Mackin. It was drink that started all this. We'll just have a couple. Settle you down, then head back, okay? Okay. Now, I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. What kind of fight? Oh, nothing big. No, we kept it clean. We're all good. If you say so, Arthur. A zresztą i tak podejrzewam, że z Wiedźminem się na czas nie wyrobię. Bo wychodzi niebawem Hogwarts Legacy. Ej, ja z nożem jadę, brawo. Który oczywiście chce grać też. Więc pewnie bardziej się na tym skupię, jak to wyjdzie. Przywiąż konika, przywiąż. Idziemy do salonu, może już mnie tam nie pamiętają. Idziesz? No nie idziesz. Just one or two, right, Arthur? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... He'll be fine. Here, have one for yourself. Thank you. Dobra, napijmy się. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy stuff, but Micah... A lot of crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. No będzie bójka. Prowokuje mnie. My lord, you men is dull. Hey, leave this fool alone. Leave the fool alone. People been leaving me alone for the last 10 years. Dobra. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Ain't no pleasing some folk. Just podobraci, podobraci. Oh. Więcej tych piw wypili. Po jednym czy dwa. That's great, pardon. Lenny, where are you? Lenny zniknął. You seen that fella I was with? I don't know, sorry. Lenny, where are you? Gdzie jest Lenny? Cholera, to jest Lenny? Nie, on był inaczej ubrany. You know which way my friend went? Gdzie jest Lenny? To nie ten, z którym się biłem? Może być. I go nie widział, cholera. Jump pofet. Może na zewnątrz wyszedł, albo ewentualnie szła górę, mogę sprawdzić. Jego wciąż. Tu jeszcze coś jest, zobaczymy. A oni nic nie mówią. Trzeba go znaleźć po prostu. Idziemy do góry, może do góry jest. Gdzie mnie blokujesz? Okej, okay. On gdzieś tu będzie. Widziałeś? Ej, nie widziała. O, tu jest. Trochę mi to przypomina tą
pijacką akcję w Kermoren we Wiedźminie z Eskelem i Lambertem. Co on tam robi? Kaczę, idziemy. Ogarnąć go, znów mnie tu nie wpuszczą przez tydzień. Lenny, ogarnij się. Mogę tu. No i w tym stanie nie wiem, czy ja ich pokonam. Gruba akcja. Gdzie mam iść teraz? Do środka z powrotem, aha. Tu w Leniego szukam. Leny, gdzie żeś jest? To już jest naprawdę grubo. Czekajcie, jak on wyglądał. Chyba na dole go nie ma. A to nie? Nie, on nie. Lenny, where are you? Jeszcze nie widzę go tu. Wy tu w jakimś pokoju albo coś. Zobaczmy, czy można tu wejść? Nie, nie można wejść. Gdzieś być musi. To nie. Teraz sami. Sami ciemno skórzy dudzą. O, tu jest! O kurczę, co tu się dzieje? Nie patrz, Artur. To nie był Lenny. To tu wszędzie widzę Lenny. A tam? Tam chyba nie. Jeszcze co na jakieś drzwi? Zamknięte. A tu? Też. Gdzie on jest? Jeszcze dół muszę sprawdzić dobrze. Dobra, idziemy tu jeszcze na dół. Może tu gdzieś jeszcze? Zobaczmy. Chyba zaraz wyjdę stąd, bo tylko nie widzę. O, znalazł sam mnie. Dajem. Chciałem go utopić? Co za misja? Bełd musiał być. No ta jeszcze mnie zapuszkują. Thank you.
Złapali mieście. I? Nie, leży gdzieś w trawie. Lennego może złapali. I tyle z tego przyszło. Te problemy będą. No wstawaj, wstawaj, Artur. Dzionek już jest. Deszczyk pada, rosi cię na pobudzenie. No właśnie. Gdzieś przy klifie jakimś. Jeszcze bym spadł. O cholera. Misja wykonana, chwila spokoju. A na srebro, a czekajcie, a czemu nie mamy złota w tej misji? Chcemy go utopić, tego ziomka? Nie wiem, czy o to chodziło. Dobra. Pokrucho z moją wytrzymałością. Odreperujmy ją. Aby to uczynić. Albo to do fula. Tu może ten bourbon być, nie ma sprawy. Jeszcze bym trochę tej wytrzymałości zwiększył. Nie ma tak bourbon na kaca. Co my tu mamy? Gotowaną fasolę? Może nie. Fajka odpada. Gin. Kurde, to się bardziej wytrzymałość tylko zwiększa. Nie mam coś takiego? Kastka. No lepiej ten rum jeszcze wypiję. Dobra. Dobra, szybko rośnie już ten pasek, także spoko. No to, o, tu jest jakaś misja poboczna, to jak najbardziej sobie pójdziemy. Gdzie, to, gdzie ja w ogóle jestem? Aż tutaj? Jak ja się tu znalazłem? Nie mam pytań. A koń gdzie jest? Jest tu gdzieś? Jak za daleko gdzie on jest? Valentine? O cholera. No dobra, nie mam konia. W ogóle broni też brak. Ja mam iść na misję. No dobra, mam rewolwer, może starczy. Nie wiem, jak ja tu wylądowałem. Piesek, spokojnie. Zobaczmy, czekaj, zbadajmy go. Jest Peak, czekaj, jak to on ma? Chesapeake Bay Retriever. Psy rasy Chesapeake Bay Retriever można napotkać na ranczach, stacjach kolejowych, w domostwach i miastach w Nowym Hanowerze. To wszystko żerne zwierzęta, z reguły żywią się psią karmą, zrobioną z mięsa, masy warzywnej i podrobów. Z ich zdolności korzysta się podczas polowań, na przykład do przynoszenia ptaków wodnych. Okej, okay. No i teraz w sumie odnośnie badania tego zwierzęcia. Hey boy. A ty czego chcesz? Hey, look out. Cicho, idę do środka. Nie wiem, czy tu chodzi o to, żeby z nimi w pokera zagrać? Już grałem. O jaką misję im tu chodzi? No tu składzik jest jakiś, weźmy to. Takie rsiki, razy 4 aż, razy 2. Dobre papierosy.
Gdzie karta kolekcjonerska? Tak, zobaczmy. Janola, karta niesamowitych wynalazków. O, tu jest misja. O ten gościu. Do you smoke, sir? Sure, but perhaps not as much as you. Oh, no, don't worry about this. Actually, let's take some, inne pasje. Take a few. Oh, thank you. What are all the cigarettes for? Are you heading on a long journey or something? No, nothing like that at all. I'm just interested in the cards. Okay. Cigarette cards. Oh, you got any? Yeah? Well, get them out. Let me take a look. Come on. A little picture card? Yeah, I'll pay you a good price. Okay. Here. Ah, nothing I haven't got. The value is in completing the set. Sometimes I'll smoke up to 200 cigarettes in one day, just so I can keep opening the packs. I wish I could explain to you the pleasure and the pain I get out of collecting these babies. Sure. Well, it sounds, thrilling? Yeah, it is. Not to mention the vast amounts of life-reaffirming cigarettes I get to smoke. Oh, and the amount of money. A veritable fortune, sir. Fortune? Oh, sure. A complete set of any series is worth a fortune. Yeah, look at this. Gunslingers. Over here, circus freaks. Yes. Meow meows of the desert. So rare. I never knew. Sure. How much? Well, it depends on the rarity, sir. Of course. Yeah. But you know, if you ever get a complete set, I can take it off your hands. You'd pay me. A fair price. Now you send them to me right here. Phineas T. Ramblebottom, at your service. I gotta run. This is my train. Look me up, okay? Think about this deal. Only a complete set. That's where the value lies. No i dla niego te karty będę zbierał. Coś dostałem od niego, tak? Aha, to jest wizytówka. Z tyłu pusto. Dobra. No dobra, no to... O, byczek. On taki agresywny. W. Badajmy. W rasy Angus. Czytajmy o nim co nieco. W rasy Angus można napotkać na ranczach i farmach Elizabeth Zachodnim, Nowym Hanowerze i Lemoń. Są one roślinożerne, żywią się głównie paszą objętościową w rodzaju trawy, siana i kiszonki. Te duże ssaki można zabić za pomocą łuku z ulepszonymi strzałami albo karabinu z lunetą. Skórę i rogi wołów można wykorzystać do wytwarzania przedmiotów. Ale zabić nic nie będziemy. To jest czyjś wół. Dosiąść go można? On mnie zaatakuje? Poszłem go trochę. Dobra, nie, jest, nie jest agresywny. A tu świnie, idziemy zobaczyć. Świnia, badałem świnie już? Jeszcze nie, świnia Old Spot. Świnie Old Spot można spotkać na ranczach i miastach w Nowym Hanowerze. Są wszystkożerne, a ich dieta składa się z jaszczurek, myszy, jaj, płodów rolnych, grzybów i traw. Karabin powtarzalny lub łuk wydaje się najskuteczniejszą bronią do polowania na te zwierzęta. Delikatne mięso świń nadaje się do jedzenia, a ich skórę można wykorzystać do wytwarzania przedmiotów. Sporo tych zwierząt do odkrycia jest w tej grze. To jest spoko. To co? To grzyb? Są grzyby? Rzeczywiście. Podnieś i zbadaj. Weźmy, zobaczmy co to takiego. Czubajka kania. O. Czubajkę kanie można rozpoznać po kopulastym kapeluszu, często rośnie na dobrze znawodnionej glebie i terenach leśnych. Czubajki nie wolno spożywać na surowo, ponieważ zawiera toksyny. Po odpowiednim przygotowaniu grzyb ten przywróci rdzeń zdrowia, można go też użyć do wytworzenia przynęty na roślinożerców. Użyć te do receptur. Bym musiał zrobić jeszcze to, żeby mieć 100% jakby odkrycia tego grzyba. Jeszcze taka czarna świnia była, ją sobie ogarnę. Świnko, nie uciekaj. Okej, okay. Się boją. To jest jakaś inna. Świnia Berkshire. Cóż to za jedno. O, pokażcie ją. No nie pokazało, może muszę przytrzymać. Ajajaj, postępy, tak?
Teraz zanim ja tu świnię znajdę, to troszkę może minąć. 12 kart. Dostanie. A. Świnie Berkshire można napotkać na ranchach i w miastach w Nowym Hanowerze. Są wszystkożerne, żywią się myszami, jajami, płodami rolnymi, grzybami, korzeniami i trawami. Karabin powtarzany lub łuk wydaje się najskuteczniejszą bronią do polowania na te zwierzęta. Ich delikatne mięso doskonale nadaje się do jedzenia, a skórę można wykorzystać do wytwarzania przedmiotów. No to podobnie jak tamta, tylko nazwą się różni i wyglądem. Zawsze to coś. Dobra, świnki. Co tu było jeszcze? To były te... Zjedz. Nie no, to toksyny zawiera niby, nie? Zje mi się zatruje. Nie. Zje mi miłe. Dobra, muszę iść po konia. Kodzia został... tu jeszcze jest jakaś misja poboczna. Podejdziemy. Ja się coraz bardziej od celu oddalam, ale... Ale dobra, pominimy ten szczegół. W tę stronę. Muszę do Valentine się wrócić. Dobra, potem się wrócimy do Valentine. Muszę konia odebrać. Nie wiem, jak ja się tu znalazłem, aż tak daleko od miasta. Ale jeszcze tą misję. Co to za ptak? Kurczę, odleciał mi. Więc badał go. Ale poleciał to poleciał, no trudno. Zobaczmy, co tu mamy. What's the problem? Problem? No, there's no problem. Quite the contrary. Well, there is a problem. For me, but not for you. All right. I ain't got time. No, wait. Give me a minute of your life. I might just change it forever. I'm sure you will have heard of me. Oh. Máximo Cristóbal Valdespino, the renowned explorer. Cripsa. Can't say I have. There has been much written about me. I once had high tea with the Viceroy of India. I helped liberate South America. I've climbed mountains and swum across seas. I have had many women. I've spent the last 3 months hunting treasure on the American frontier. Beautiful country. Reminds me a lot of Almeria. But tomorrow I set sail for the island of Shikoku in the Japanese archipelago in search of the legendary Tokushima Sapphire. Well, good for you. No, hold on. You see this map here? It was made by the Jack Hall gang. They robbed banks all the way from here to California. Yeah, I know who the Jack Hall gang are. Oh, them you have heard of, but me? Rumor has it they buried gold somewhere in this area, but were killed before they could retrieve it. They created 2 maps to ensure it was well hidden. This is the first and should lead you to the second. You just need to follow the landmarks drawn here. Like the free map, day? Yes. Unfortunately, I am out of time now, but I am prepared to sell it to you for the low price of $10. A trifling investment for a man such as you, given the potential returns. Dobra, kupimy, nie będę ukradał. What the hell? Why not? A very wise investment. I wish you the best. Mam 150 pon, 160 dolców wiem to. Przyda się. Mapa gangu Jacka Halla. Okej. Okay. Przyjrzyj się dokumentowi, zobaczmy co tam mamy na niej. Nie wiem, czy to jest... Czy tu chodzi o Valentine, tu na tym rysunku? Tak jakby kościół? Jakieś domki? Tam jest góra w tle. Dosyć charakterystyczna góra, bo ma takie ostańce dwa po prawej stronie. W sumie tam trzeba zejść. I to jest właśnie gdzieś... Jakby przy tym jednym z ostańców? No nie, musiałbym być Valentine. Żeby to było tak łatwo pokazane, ale... No niestety stąd pewnie... To nic nie zobaczę. A weźmy mapę, zobaczmy chociaż na mapie, czy tu jest coś... W sumie nie.
Zobaczę, no bo może to jest Valentine, a może te góry chodzi gdzieś tu około Dakota River, ale pewności nie mam. To jest to, no to zobaczymy. Dobra, ja muszę iść do, w kierunku konia. W kierunku konia, który został w Valentine. Nie tu, tu mi się przekierowało coś, okej. Okay. Muszę się tam dostać. Mój piękny konik został w Valentine. Trzeba do niego pojechać. Kurczę, może jakoś... Co tak na szagę, to nie. Może można jakimś tym pociągiem pojechać? Gdzie są tory? Mi się zabrał na gapę. Czekajcie, to jest Flatneck Station. I to prowadzi pod Valentine. Kurczę, ja bym tam pociągiem pojechał, jeśli można. Jeśli mi jakiś zabierze. Czekaj, czy można? Zobaczymy. Idę na stację najpierw. No tutaj raczej nie wsiądę w... będzie. Albo konia jakiegoś znaleźć, ale tu nie widzę, żeby mieli. To jest ten pies? No, to myśmy już... Co nam jeszcze kosz? Już mnie widziałeś przed chwilą. No, no. Kar żadnych nie zostawił, nie? A wy tu biletów jakichś nie sprzedajecie coś? Taka na dziko stacja widzę. Pociąg jakiś tu pojedzie, czy a? Panowie w pokera tu sobie gracie. Tęcią bym zagrał, ale konia muszę odzyskać. Jeszcze wrócimy do tematu gry w pokera. Bo lubię grać w pokera. Ale najpierw mam jakiś jeździec. Nie chcę okradać, kurczę. Chciałbym dobić ten pasek do końca, do pełna. Jak będę postępował w sposób nieładny, niedobry, to mi będzie spadać zamiast rosnąć. Można wejść do tej skrytki? Może coś jest ciekawego. Zamknięte. Cholera. Nie widać pociągu żadnego. Może jeden w ciągu dnia przyjedzie i tyle. Nawet nie... Piesek, o której pociąg odjeżdża stąd? Nie powiesz mi, cholera. Pojedzie tu jakiś pociąg? To jest słabo to wygląda, nie? Cholera. Znów mam taki kawał i śpieszo. No już ostatnio koń spadł ze skarpy, stracił przytomność. Po rzeźwiacz musiałem zaginać kawał drogi do Valentine. No nie widać, żeby miało jechać coś. ...12 stopni. O pan, a pan nie jedzie w tę stronę, cholera. A czekajcie, zapytam. Stop, 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 stop. Czekaj. Czekaj. Jak mogę wejść? Jest okradni, odpuść, ukradni pojazd. Nie chcę. Dalej, zabierz mnie. Co? Odpuściłeś mi? Dobra, dziękuję. Oj, spadła mi reputacja. No to dobra, jak już tak mi oddał ten wóz za darmo, że tak powiem. Ale nie szczerałem do kolegi, bo ja im... Wreszcie, wskoczyłem tylko na wóz. I tak miał pusty, i tak miał pusty, nic sam nie wiózł. Ja sobie... pożyczę. Jak dojdzie do Valentine, będzie mógł odzyskać.
Jakiś większy wóz? Słuchajcie, tam się coś dzieje. Tak, idziemy zobaczyć. To jest ten ziomuś, co strzela w te... Nie, nie sprawdzimy się, bo nie mam ze sobą żadnego sztucera. Tak, kolego. Ja z rewolwera takiego sprzętu? Nie, nie, nie. Nic się nie będziemy sprawdzać. Nie zamierzam ci forów dawać. Następnym razem. Do Valentine, czym prędzej się dostać. To już niedaleko. Prawie u celu. Tu krew jakaś? Tu się... kroili? Drogi. Jestem. O, to ten. A do tego możemy podejść. To tam. Hey, partner. Hey, brother. Can I get a buck, mister? A daj. Aż dolca. Sure. Kup sobie coś. Thank you. Oh, thank you, mister. Miki. Konie też chcesz? Bo już sobie tyle to mogę pieszo przejść po swojego. Ale właśnie, musimy zobaczyć widok stąd. Czy to Valentine na tej mapie chodziło, czy nie o Valentine? Coś jest? Hey, you look familiar. Hey, Wallace. This here is the kind soul I was telling you about. The one that gave you the medicine when the snake got you. A to on. Guess so. Listen, friend, I know I can never repay you, but how about you head over to the gunsmith and pick out your choice of item on my tab. Oh, well, thanks. Yeah, seemed like the least I could do. With him being sent straight from the Almighty to save my life. Yeah, the Almighty. Always a doubter you are. I'm a man of this world, not the next one. Anyway. No dobra. Skoro on stawia, to idziemy coś wybrać. I could grab something on his tab. One with the bite in his leg. Ah, Norbert, huh? Well, he's good for it. About all he's good for between the two of us. Well, take a look around. Find something you like, I'll put it on his tab. Dobra, przejrzyjmy katalog. Skoro on stawia, to weźmiemy coś drogiego może. Rewolwery. Wszystko mam za free, ale nie wiem ile, kurczę, nie wiem ile to normalnie kosztuje. Nie wszystko. Nie wszystko posiadam. Tego nie mogę, nie wszystkie mogę kupić nawet. Karabin Springfield, wcześniejsza cena, 120 dolców, ok. Tego nie mogę. Ale ja dużo tych posiadam karabinów, masakra. To jest wszystko tanie, ok. Coś jeszcze jest? Dobra, weźmiemy ten za 120 dolców może. Który to był? Okej, okay, karabin Springfield. Fine choice. I'll let him know. Bye now.
elementy. Lufa, gwint lufy. Lepsze nie gwintowane, 18. Kurczę, drogie to są takie niby małe rzeczy, a... Celownik optyczny? On sam w sobie ma duży zasięg. Jakąś broń bym sobie z lunetą zrobił, ale nie wiem czy... Jaką ma szybko strzelność, ma niską ogólnie, nie? To może właśnie to bym sobie zrobił, lunetę do tego dokupił. Kolba. Tylko wygląd. Dobra, to na razie nie, bo aż tyle pieniędzy tutaj nie mam. Dobra, na razie nie będziemy tu świrować. Styl. No to już kolorystykę mogę dobrać. Grawerunek. Ten grawerunek. Dobra, nie. Lakier. No jest tego trochę. Niby. A czekajcie, jeszcze amunicję chciałem. Są te takie specjalne naboje. Może coś z tego wezmę. Rewolwer, amunicja. A 104. Tego nie mam w ogóle. Amunicji szybkiej. Zobaczmy dalej. A to co to jest? Co to kurczę jest? Luciny. Jakieś, a te strzały, czekajcie, ulepszony bandolier. Aha, czyli będę mógł więcej nosić. Ulepszona kabura. Prowadzę spowolnia psucie się wszystkich broni o 10%. Są strzały jakieś, zestaw. Aha, to zwykłe, dobra. A to co to jest? Czytaj. Ulepszony pad trwale zwiększa. Kupiłbym to niewątpliwie, ale może niekoniecznie teraz. Karabin powtarzalny. Kupimy może amunicję szybką. I amunicję ekspres. Do sztucera. Amunicja na szkodniki, to też. Bez uszkadzania skór. Dobra, to wezmę. A to 90 centów. Myślałem, że 90 dolarów przez moment. Mówię, kurczę, to tyle. Kasę jak kupiłem to. Taką moc obalającą, ale pokupmy trochę amunicji. Dobra. Strzelba do... A mam to. Breneki. Cofnijmy. A że starczy w sumie. Dobra, starczy kolego. Karabin Springfield. Niezwykle lubiany przez wojskowych Lancaster Springfield jest potężną bronią odtylcową, sprawdzającą się na średnim i dużym dystansie. Duża celność przydaje się w walce z dużymi ssakami, ale niska szybkostrzelność może być problemem podczas starcia na bliskim dystansie. To broń jednostrzałowa, korzystająca z amunicji zwykłej, szybkiej, dum-dum, ekspres i wybuchowej do karabinu. To ja tą lunetę, a mam tą lunetę, czekajcie, muszę sobie wyjść. Będzie problem, jak wy... O, już wyciągnęli. Spokojnie, ja tu tylko przez przypadek. Cholera. Gdy tu można i sobie pocelować z tej lunetki, zobaczyć jak przybliża. Szeryf już się zaniepokoił. Może tu na balkon. Można wejść? Co to jest? Oh, Maura, don't be like that, please. I love you. You'll love anyone, not me, not your wife.
muszę tam wejść, coś tam się dzieje. No nawet, ale takie troszkę więcej się spodziewałem, no ale dobra. Dobra, weźmy na konia to wszystko. Na razie to weźmiemy. Zacznij do szeryfa, co się tam wyprawia. No to ta, którą zapuszkowałem. Ellie NS1. You might be a bloodthirsty monster, Mrs. Swan, but I kind of got a soft spot for you. If that soft spot don't extend to breaking me out of this joint, well, you know what you can do with it? Fair enough. Howdy. Howdy. Nic mi nie powiesz? Do yourself the favor of getting someplace quite quick. Learn some respect for the badge. No, każesz iść, to idę. Jak mnie tu nie chcesz, ja nie będę wpraszał. Witamy panów. A ty co to, co to za druid? Goli... Nie z tobą chcę gadać. Ale, ale czapkę ma. Buffalo, no no, no. How many redskins are killed? But they deserved it. They weren't Christians. So I sent them to hell. They should have thanked me. All you fools should thank me. Nie bardzo sam było gadać? Dobra, chciałem do Goliborody. What's your problem, partner? Yeah, you. Włosy, pokaż je. Włosy można obcinać? No, jak to można wyglądać? Szczerze, nie? Włosy. Wow, ale można sobie włosy skrócić. Wracamy włosy? A dajmy sobie, kurde, Artura z krótkimi włosami. Ach. Fryzury. No nie, no na łyso to może nie. Nie, nie źle jest teraz. I can do just about anything, even them new city styles. Ain't a girl just spoiled for choice with y'all. A nie mam zarostu, w sumie za krótkie za nim, ale mam rację. O co się dzieje? To jest grane. Kolego. Ale mnie obija mordę. Co jest? Ej, zszedłem z fotela, ten mnie zaczął naparzać. To jest kurde przestępstwo. Szedłem normalnie, włosy obcięć. No fryzjera, tu chodzę z fotela i mi mordę zaczyna obijać gościu. No co tu się dzieje? Coś nie tak. 5 dolców jeszcze mnie to kosztowało. To tu szpital? Wyleczyli mnie jak w GTA? Gdzie był dziennik, cholera? Muszę zacząć wpis w dzienniku, którym to było. To jest dziennik? Nie.
Cholera, gdzie tu dziennik był? Zapomniałem, gdzie jest dziennik. Pod którym... OP, nie OP. Gdzieś był, jakiś skrót do dziennika. A dobra, to przełączmy kamerę, nie? Tryb fabularny? Nie. Ale gdzie był ten dziennik? Teraz znaleźć go nie mogę. Przedmioty. Nie, są takie... Takiego... Odłóż. Szukaj dziennika, szukaj dziennika, Artur. O, dobra, mam. Żeńszyń amerykański, tytoń indyjski, tymianek. Aha, czyli te wszystkie odkryte przeze mnie rzeczy. Krwawnik. Kofę łupianu, pałka szerokolista, mięta polna. Valentine. Poszedłem się napić z młodym Lenym. Mam wrodzony talent do robienia hecy po pijaku, więc wieczór nie potoczył się do końca zgodnie z planem, ale jakimś cudem nikt z nas nie zginął ani nie trafił do paki za morderstwo. Chociaż tak się starałem. Coś się czuję, że właściciel salonu Valentine nie będzie pał do mnie wielką sympatią po burdzie, jaką tam urządziłem. Salon Smithfield. Na stacji kolejowej spotkałem pewnego gościa, który powiedział, że mógłbym nieźle zarobić, gdybym skompletował i wysłał mu zestawy kart kolekcjonerskich dołączonych do papierosów. Zobaczymy, kłopotów raczej z tego nie będzie. Bajka Kania. Spotkałem pewnego idiotę poszukiwacza skarbów, kupiłem od niego mapę. Ciekawe, czy uda mi się coś odnaleźć. Okej, okay, to tyle. Ja muszę wrócić się do tego salonu. Bo czapeczka mi zginęła tam. Cholera. Jakiś druid zaczął mnie okładać. Hello, hello. Jest tu moja czapka? Nie ma czapki. A druid? Druid uciekł. Może pokera zagramy? Spróbujmy może pokera zagrać. O, tu widzę wyższą stawkę mamy. Nie, 2,50 było na wejście. Ale dobra, ja wiem jak w pokera się gra. Może je zagramy. Chwilkę chociaż. Tam było w zadaniu. A w sumie to są takie małe kwoty po 2,50. Thanks. Yeah, thanks. Ain't got what it takes, huh? Co mamy? Czwórkę. Sprawdźmy. Alright. Robimy tu szybką akcję. Scared we're gonna bleed you dry? Good, thanks. Uh-huh. Tak, gramy sobie z trzy partyjki. To by... No dobra, sprawdźmy ich. I? Check me. Check. Mam dziesiątkę i piątkę. Kurde, taka trelipa. Liczyć, że coś lepszego będzie? Dużo graczy. Prawdopodobieństwo niewielkie. Dobra, pas. No, oni się będą bić. Mają coś dobrego. A nie, ja bym tu generalnie mógł próbować blefować, ale... Wiem, że to są boty i nie wiem, jak oni zareagują na to. Kurczę, ale tu kwota poszła. Paradam.
Thought I had something for a minute. Hey now, you can't complain about that. Nie wiem co, 10-5 chyba nie, to by mi nie przypasowało. Spoko. Ale gościu tam hajsu wygrał. A pula gdzie podzielona sta, okej. Okay. 8 centów na razie straciłem, więc nie wygląda to źle. Shall we just play a little more? Y'all are taking a risk here. This is my game. Like what you said? Yeah, why not? No, thank you. Oh, that's a risk. Okay. Wejdziemy. Take it easy again, huh? Huh? Tuż pas nas, dzień dobry. You can play with this. Co my tu mamy? Demka. Kolor, ale to jest prawdopodobieństwo niewielkie raczej. No nie chcą przypasować te karty. A oni wysoko podbili stawkę. A zaryzykujemy. A co mi tam? Najwyżej stracę 2 dolary. Trójka. A sprawdzimy opcję blefowania. Czekajcie. Postawmy dolca. Ten wabank. Chodzimy. Albo wygra, albo przegra. Dama. Dlatego nie mam. Dobra. Zagramy w kolejnej wabank. No dlatego grał w bank. Ciekawe, gdyby nie miał tak dobrych kart, czy by tak grali. Pójdę teraz na całość. Sprawdźmy. Król i trójka widzę. Tak. I tam my mamy? Król trójka. Oczywiście nic nie pasuje, bo po co miałoby pasować? Trójka, czwórka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Jakby weszła szóstka, to byłbym, miałbym streeta. Dobra, co mi tam szkodzi? Siódemka. Dwójka, trójka, czwórka, piątka, kurde, siódemka fala. Dobra, idziemy o wszystko. To mi z tego, że zostawię 14 centów. Sprawdza mnie. Dobra, idę. Panowie, ja kończę tutaj przedstawienie. Przerąbałem.
I get you. Sorry, you must be talking about someone else. To jest dzień czy noc, bo ciemno coś się chyba zrobiło. Chyba noc. Tu można wejść, nie, idziemy na zewnątrz. Jest mój koń. Albo idziemy jeszcze tutaj. Braj. Wiecie? Zamów kąpiel, wynajmij pokój. I really don't need any more trouble. I didn't come to make any. I was just protecting a lady. Well, all behind us now, I suppose. So what is it you need? A bath, perhaps? Weźmy pokój, wynajmijmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Jest do zabrania, usiądź, śpi. Mień ubranie. Mam całą swoją garderobę dostępną, tak jakby. Okej. Okay. You ugly bastard. A śpimy do poranka. O, Dzionek nas przywitał po 4 godzinach snu. Możemy stąd wyjść. Tam się dzieje. Koniku, jedziemy do tego, do obozu. Jedziemy do obozu. Gdzie jest obóz? Tu jest obóz. Jest mój kapelusz tu? Czekajcie, jest. Co za dym tam jest? Ktoś tam obozuje? Zobaczmy, kto tu obozuje. Zabiją. O cholera. Kurde, mikrofon wywróciłem. Zamiast. No nie. Nie mogłem wejść w ten tryb. Nie wiem czemu. Coś się stało. Chciałem lekarstwo użyć, jeszcze mikrofon wywróciłem.
Co tu się działo? Nie, no tym razem z konia nie atakujemy. Ranić to. Miałem zarobić, a ja tu straciłem na tym biznesie. A już wiem czemu. Dobra. Okej. Krakersy będę wpieprzał, mam ich dużo. No. Yep. Gdzieś przy obozie? Już nie wiem, gdzie jestem. Chyba tak, to jest obóz. Bohater powrócił. Dobra. Lenny? O. Jak tam żyjesz? Might be the youngest, but some of the others could learn a thing or two from you. Appreciate you saying that. Nic nie mówi. Na temat wczorajszego wieczoru. O. I guess. He seemed kind of worried. Mini quest, jakby. Oh, hey, Dorothy. Of course I'm worried. What about? Our world's changing. Even I see that now. Our time is pretty much past. They don't want folk like us no more. This there rules will be damned with you. No more outlaws. Jaki wykład robi. Now it's us being hunted. Oh, they ain't stopping. We went and made our choices a long time ago, so. No tak. I guess we gotta pay for our sins. Oh, Arthur. What a sad world we live in. Well, I ain't sad, Mary Beth. I'm just... I'm realistic about what's coming. But I keep killing animals. Needlessly. And... I don't know. Arthur... Oh, Arthur, you're the only one of these fools knows just how lost he is. Ain't that the truth? Ain't that the truth? Wierzenia, Mary Beth. To jeszcze, bo tak jest, że ten znaczek tutaj jest na niej. Jadłem, pogadaliśmy i... A znikło, dobra. Może prace obozowe zrobimy, zawsze to podnosi tamten reputację. Zanieśmy wodę. Jestem zagubiony, przerąbałem w pokera. No hej Lenny, hej. Ojś tam, teraz siedzisz tu. To nalejmy. Dobra, miło. Może jeszcze z kimś zagadamy? Po drodze, o, z Dutchem zagadamy. Zobaczmy, co mi powie. Wasn't that a beautiful fantasia, Arthur? If you say so, Dutch.
Such a beautiful dream. So poorly rendered. All right, well, I should be getting on. Sure, Arthur. A nie, niezbytnio. Co to było? Amerykańskie te książki. Kto tu śpiewa? Tamten wielebny Swanson, co ty tu? Wielebny na promilach. I spać, wielebny, a nie hałasujesz. For that is where they tell us he meet all the jolly good fellas that die by the poker and bellas. I'll never get drunk anymore. Hey. And good morning. A drink in your hand. What a surprise. Just a swift one? Well, it's your life, not mine. You got it, Mr. Morgan. Właśnie, wiesz, gdzie mówię. Żebyś nie hałasował na pół obozu. Idziemy dalej, prace obozowe. Mr. Morgan, I've noticed you've stopped paying into the box. Bo na razie jestem na minusie. Busy, Miss Grimshaw. Well, we all need to eat, Mr. Morgan. I'll see what I can do. Thank you. I don't have time for this right now. Well, so sorry to have bothered you. Okay. Nie mam czasu na twoje zrządzenie, dokładnie. Mary Beth? Hey, Arthur. How's it riding? Not very good. I hear the most wonderful words in my head, and then I write absolute poppycock. But I love it. Yeah, me too. My journal. I was reading some the other day. I write like a fool. One day I'd love a beautiful fountain pen and a great desk and a quiet room and to write the most beautiful stories. Well, I can't do much about the stories or the quiet room, but... Oh! Maybe I'll find you a pen. Thank you. O, właśnie. A skąd ja to mam brać, te wieczne pióra, to... Gdzie takie rzeczy dostać? I should get back to it. Okay, then. To jest to, aby... Sadi. Hey, get up. What do you want? Sadi, śpisz w dzień... Ah, ona jest jakaś taka rozluźniona do mnie. Idź spać, dobra, idź spać. Nie wiem, czy ci jest, idź spać. Bele ściana, trzeba do koni zanieść. Wieczne pióro. Gdzie tu dostać wieczne pióro, się zastanawiam. Valentine? Ciężko mi to ocenić. Wrzucę zaraz coś do tej skrytki obozowej, bo coś mi głowę suszy, że nic tam nie daje. Zaraz wam pieniądze dam, spokojnie. Jedna bela.
Masz koniku. Jedz. O, poziom zabójczej precyzji mi wzrosł. Wzrosnął. Wzrósł, się mówi. Kieran. Keep your mouth shut, and you might survive the week. Hey, come on. Just know we're watching you. See ya, Arthur. Stój pysk, to może przetrwa w tym tydzień. Dobra. Ach, do wozu Pearsona jeszcze trzeba. To wy wszyscy to jedzenie ode mnie chcecie, kurde. Co mam mi zapolować? Jelenia jakiegoś wam przywieźć, dzika? Czego wam trzeba? Od tej strony bliżej. A tam kto tam jest? My dwóch jest, zaraz pogadamy z nimi. Wujek? Wujek. You gonna get up? What's going on? You were snoring, that's all. Damn it, Arthur. Let me sleep. Tu już wszyscy śpicie. Wiecie, w nocy nie spali? Morning, Arthur. All right. That last stew I had was pretty damn good. Glad to hear it. We'll make a cook of you yet. Yes, yes. Dobra, Pearson, podziwia sobie widoczek. Kogo my jeszcze tu mamy? Good morning, Arthur. Zostaw Molly. Miss O'Shea. What you thinking about? Nothing much. Okay, well, I'll leave you to it. Ona nie jest taka zbytnio do mnie przyjaźnie nastawiona. Ona i ta Sadie są takie. Sadie wręcz wrogo bym powiedział. A ta tak byle mnie zbyć zawsze. A tam jeszcze jest ten kurczę lichwiarz cały. Good morning, Arthur. Are we millionaires yet, Mr. Strauss? Cooking the books there? Doing my best. Well, don't let me disturb you. All right, Mr. Morgan. Dobra, rozmyślaj dalej. Z kimś jeszcze można pogadać? O, Sadie, wstałaś. Here we go. Another day. How are you holding up? It's like a nightmare I can't wake up from. It will get better, Mrs. Adler. All right, Arthur. No, przynajmniej nawet nie najgorzej ta rozmowa przebiegła. Okej, okay. Ktoś jeszcze? Czy wszystkim już pogadałem? Z Johnem nie gadałem, to jest John. O, mówiliście, macie. O. What next? All that money. Lost in Blackwater. We have licked our wounds long enough. We do what we do. We make more money. And before they even realize that we're here, we're gonna be gone again. And after that? Właśnie. I ain't losing to these fools. Arthur, you know me better than that. We get to work here. We make money, and then we head back out west to freedom. Oh, I ain't wavering, son. Anyway, I won't disturb you. Whatever you say. Dutch. Dobra, jeszcze drewno trzeba narąbać na opo. Pach. Jeden kawałek. Dawaj kolejny. Dobra. Wszystko elegancko.
Macie drewno, możecie palić. Ktoś nam jeszcze został. O, z Johnem miałem gadać. Oj, John. Good morning, Arthur. There he is. You'll be back on your feet in no time. I sure hope so. Yeah. We need you, John. Uh-huh. How are you? Jeszcze z nią pogadamy. Abigail. Some food or some money, Arthur. I know. Thank you. Jack śpi. Ja nie mogę tu podejść, dobra. Pieniądze, wszyscy chcą pieniądze ode mnie bądź jedzenia, no to musimy coś im dać. Bo widzę, mi nie odpuszczą, idziemy do tej. Wspomóż gang, dobra, zobaczmy co my tu możemy uczynić. A przedmioty, co my tu mamy? 1 na 1, 2 na 5, 1 na 5, 1 na 3, 3 na 5, 3 na 5. O, to możemy dać w sumie. Ej, a ja to pióro, to może to pióro mogę dać tej Mary Beth, bo w sumie dostaliśmy takie pióro. Nie wiem, czy o takie chodzi, ale... Dobra, donacje. Donaty z... Okej, okay, w sumie o wartości $16 te przedmioty. To spoko, od razu są spieniężane tak jakby. Dobra, to czekajcie, gdzie... Cholera, nie tu. Gdzie są te wyzwania? Nie to, tu jest dziennik. Gdzieś to miałem się. Właśnie tu. Wyzwania. Hazardzista, okej. Okay. Zielarz. Zabrane krawniki, strzelec wyborowy. A czekajcie, to jest jako wyzwania, powiadomienia, zaproszenia, zadania. Okej, okay, chyba to jest to. Wieczne pióro. O kryminał. O fajkę. Czekaj, idę jeszcze raz. Czekajcie, idę do tej Mary Beth. Z nią zagadam. Tu mi... Czekajcie, co to jest? Ba... Nie to chciałem. Ajajaj. Anuluj. Silny tonik. Chyba ta nagroda tej Suzannie, ten kwiat. Bo nie miałem go wcześniej. Obawiam, że zostawiła mi nagrodę. Okej, okay, to mam w sumie te wszystkie pistolety. Dobra, to jeszcze... Zagadamy z nią. Czy mogę dać jej to pióro, które mam? You okay? You don't seem yourself. Yes, I'm all right. Why? Okay, just making sure. Sure. Kurczę, chyba nie. Muszę jakieś inne pióro zdobyć. Pióro, fajka i ta książka, Krybio. Nie wiem skąd to zdobywać. Pytanie, czy ze wszystkimi tu gadaliśmy? Zastanówmy się. Ja sobie z ciekawości. A nie, wieczne pióro to jest rzadsze z tego co tak się właśnie dowiaduję.
A może spróbujmy to pióro zdobyć, bo to w sumie znalazłem opis, jak to zdobyć. I ono tak wcale łatwo nie wydaje się do zdobycia tego pióra. Musimy się dostać na Emerald Station, czyli aż tutaj. Tak jest bynajmniej napisane. Pierwszy taki krok do zdobycia tego pióra. No to dobra, zróbmy to. Thank you, Mr. Morgan. Thank you. Za co ty mi dziękujesz? Don't worry about it, Reverend. I made a fool of myself again. We've all done that, Reverend. I'm bitterly ashamed. Wielebny, ty zawsze robisz z siebie głupca. I am. O, z tą nie gadaliśmy jeszcze. To ona się podziwiała. Karen. Hi, Karen. Keeping out of mischief? Yes, unfortunately. All right. Leave you to it. A z tą mnie gadałem też? Gdzie one się podziewały? Arthur. Może w mieście były? I'm bored, Arthur. Are there any jobs going? I'm sure there will be soon. I'll let you know. All right, Arthur. Arthur, można by ją zabrać do Emerald Station. Jura by pomogła szukać. Dobra. Lenny na straży, idziemy. Konik czeka już. Moja płotka, bierzemy cię i jedziemy. Czemu mnie tędy prowadzi? A, dobra. Jadę tam. O, cholera. Oniku, co ty tu? Kamień chciałeś przeskoczyć taki wielki? Samobójstwo. Łaź na niego. Jedziemy. Obejrzę wszystko, co mogłem, to porobiłem. Codziennie będę się starał tam wykonywać, zagadywać z nimi. Bo to ciekawe rzeczy, ciekawe takie dodatkowe zadanie się dostaje. Nie wiem, czy mi się to uda, ale chciałbym zrobić Red Dead na 100%. Tutaj z wami. Dlatego też tak wnikliwie wszystko przechodzimy. Czytamy. Nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle 100% Red Dead mieć, ale próbujemy. Ta mapa mi ciekawi, którą kupiłem, gdzie ona, gdzie ten skarb jest. Nie widzę takich skał nigdzie, nie wiem, może jeszcze poszukamy. Może następnym razem zobaczę, najpierw z tym piórem postaram się ogarnąć. Zadanie u Josei na tym Emerald Ranch. A oni co tu stoją? Oj. Kurde, kuń mnie znów. Co się dzieje? Co za... Ty siedź tu. Bo ugrzęźli, na kamień najechali. Ja bym wam pomógł, kurde, ale trzeba było nie strzelać. Hey, you there, wait. I'm only kidding around. Może potem wam pomogę. Ten kamień mnie interesuje. O, zbadaj. Ciekawe. No, no piszę coś w notatniku. No dobra. Ciekawa skała. Wagon Train. Oregon Wagon Train. Jasper Munson. Henry Matilda Kelly. J. Brooks. Henry. Mary. Kangri. Wyoming. Ward. Frank Heck. Ciekawe. Ja bym chciał jej pomóc, no kurczę.
That means stop, damn it. Jak jej pomóc? To idzie? I'm surprised you move on two legs. Unlike most of your kind. No, zejdź się chce. Wiem, że to może będzie troszkę brutalne, co teraz robię. Ale jak się nie da po dobroci, to pomożemy jej trochę w inny sposób. Chodź tu. Co tu się stało? Dobrze, czekaj. Czekaj. Spokojnie. Wiesz, konie się ruszyły, możesz iść. Ja nic ci nie zrobię. Chyba, że jako zakładniczkę chcesz. A czemu w ogóle? A dobra, a nie. A zwiążmy ją. Idziesz ten. Podnieś ją. Może trochę ta reputacja mi spaść przez to, co robię. Ktoś jedzie, cholera. Widzę do góry. Ja, czy można na przykład na wóz wrzucić ją? Ale ten załadowany, tam miałem kiedyś pusty wóz, jak jechałem. Nie, nie wejdę z nią tam. Dobra, idziemy stąd, bo tu ktoś chyba jedzie, zaraz pojedzie. Sporo możliwości daje ta gra, ale... Zabierzemy ją tam, gdzie ten... Na tą stację Maryland. Jak ją tam wolnie czasem... Będę ścigany, ale zobaczymy. Zobaczymy, co się stanie. Nie może być za nudno w grze. Ona była poszukiwana listem gończym, ludzie. Zła kobita, zła kobita. Zaraz zawieź ją do szeryfa. A jak założyłbym maskę? Może mnie nie poznają. Co to jest? Co to jest? Co to za maskę? Co to za maskę on założył wielką? Dobra, nie. Weź normalną. Nie wydurniaj się. Maskę na całą głowę. To kat? Czemu jak kapelusza nie? No załóż ten kapelusz. Jadek, ale czego? A zainteresowany jest. I tak do końca... No. Nic nie zobaczył. No tak, bo nie ma pewności. Może być jakiś zbiremona. Ja jestem na przykład łowcą głów. Tam łowcą nagród, jak oni się tam zwali. No i co? I wiozę ją do szeryfa, założę. Nie ma dowodu, że jestem z Billem. Znaczy ta maska trochę jest takim dowodem, ale... Tam jakieś ognisko? Pojechałbym sprawdzić, ale z zakładnikiem na koń? Co to tam? O, mamy już go zbadanego. Kurczę, fajnie, fajnie. Zobaczmy, co tu jest. Może zostań tu, kobieto. Żebyś mi tu... Okej, okay. Idziemy zobaczyć, kto tu jest, co tu się dzieje. Jest tu ktoś? Nikogo nie widzę.
Namiot rozłożony. Jakie to, tu jakieś chyba zwierzęta, skóry, coś ten, ale takie trochę indiańskie jakby ten namiot, ale pałka szerokolistna. Kurczę, Artur znawca teraz. Samo się wyświetla. Rzęszyń amerykański. Jest. Dobra, jedziemy, jedziemy. O, na taki guzy. Cholera. Forget what you saw right now. What do you want? Chcę zejść? Mam pomysł. Please, let me stop, you fool! Damn, that hurt. No, żyje czy nie żyje? Żyje. Dobra. Sorry, ale jednak już będzie związana dalej. Sprawdzałem, czy żyjesz. Ja jestem okrutny. Nie wiem, czy można rzucić na ten wóz, a to kurczę. O, ani... Kurczę, drogę mnie to kosztuje ten co robię właśnie. Dajcie chustę. Może bardziej inkognito będę. Rzućcie mu. Dobra, może omijajmy główne drogi, bo tu za dużo podejrzeń wzbudzam. A gdzie mam jechać? A to jest ta stacja, dobra. Jesteśmy na stacji Emerald Station. A potem musimy się udać na wschód. Tylko ja nie wiem jak daleko. A ten wschód od Emerald Station na wschód. Tu jest północ, wschód jest tu. Chata musi być jakaś na wschód od Emerald Station. Osman Grow. Bodajże. Ej, to jest chyba ta chata. To jest ta. Tak mi się wydaje, dobra. To jedźmy do niej. To ją zostawię w tej chacie. Ja za domowi. Dobra, konia straciła przeze mnie wóz, ale zyskała chatę. Jestem dobry człowiek, no. Jeden wirgiński, kurczę, na jeden. Bo to właśnie chyba te gwiazdki też pokazują kondycję jelenia. My potrzebujemy znaleźć jelenia z trzema gwiazdkami. To chyba ta chata. Tylko nie wiem, czy ona jest opuszczona, czy ktoś tam jest. Płotka, dobra, ty czekaj, płotka. Może weźmy broń jakąś. Bo jakby ktoś tam był.
nie do końca przyjaźnie nastawiony. O, wyważ drzwi. Co tu się dzieje? No zwłoki. O cholera. Co tu się stało? Dobra, weźmy bourbon z Kentucky. Przyda się. Kawałek sera. Ta rodzina nie żyje. Ale dym się unosił. Nie wiem, czy oni się zaczadzili. Nie wiem, jak to odebrać w ogóle. Może się zaczadzili. Co my tu mamy? Nie mogę wnieść więcej takich przedmiotów. A co tu jest w ogóle? To jest najgorsze, kurczę. Nie wiem, co. Szukaj szufladę. Zobaczmy, co tu jest. Nie ma nic. A tu? Nie ma nic. Otis Miller i dama. Co to jest? O czarnym sercu. Co to takiego? Otwórz, zobaczmy, co tu jest napisane. Czytaj. Oryginalne opowieści o przygodach Otisa Millera, numer 186. Spojrzała na drugą stronę parowu, siadła na konia, pochyliła się i splunęła spękaną ziemię spieczoną po 100 dniach palącego słońca. Nie znam wielu kobiet, którym tak spodobało się życie tabaki, rzekł mężczyzna. A ja nie znam wielu jednookich Indiańców, odparła Black Bell. Właściwie to nie przywykłam do podróży w towarzystwie. Spowalnia mnie, ruszyła koniem po zboczu, zmrużyła oczy w stronę słońca i ponownie splunęła. Black Bell to chyba była tam z tych rewolwerowców do tego zadania. Tam na tych mokradłach mieszkała chyba. Podążał za nią wąwozem, mijając karłowate krzewy i osmalone resztki wozu i woźnicy, który wciąż zasiadał na koźle, wykarmiwszy sobą jednego sępa. Pewnie, Apache, powiedział i powąchał powietrze. Tak, sprzytaknęła i znowu splunęła. Ścięłaś się z nimi? Tak, miałam wtedy drakę z Meksykańcami w przyjarze Chuparosa. Dwóch Apache wpadło, jak kradli meksykańskie konie. Skoczyli w durowu, wiejąc przed ogniem z muszkietów i niemal spadli mi na głowę. Mieliśmy się już pochlastać nożami, ale wtedy oświeciło nas, że cała nasza trójka umrze, jak się nie połączymy sił przeciwko Meksykanom. Prawie nas uśmiechnęli, gdy sięgnęłam po karabin. U nich kobieta trzyma co najwyżej dzieci. Położyłam się przy skale, wzięłam trochę tabaki, oparłam karabin i zjadłam trzech strzelców po drugiej stronie rozpadliny. Co potem? Szlak, poszłam po konie. Sprzedałam je i poszłam na swoją drogą. Ale z Apaczami. A, obozowałem z nimi w starym forcie. Północy strzelaliśmy i piliśmy Tiswin. Próbowałeś? Nie miałem przyjemności. Berbelucha na kukurydzy. Tak poniewiera, że żujesz jelenią skórę, myśląc, że to sarnina. Szlak, wojsko zgotowało im ładny bajzel. Dobrze ludzie ci Apacze, trzeba było ich zostawić w spokoju, zamiast tego ciągle cierpią. Black Bell chwyciła kapelusz dwa razy, strzepała go nogę i założyła, patrząc, jak kurz targany wiatrem bije w topole. Splunęła. Widzisz tę dolinę? Widzę. Tam właśnie w starym gospodarstwie Dunwill zaszł się Otis Miller ze swoimi chłopakami. Ma jakieś 100 sztuk bydła i 30 dobrych koni. Zamierzam im je ukraść. Znów splunęła. Black Bell, zabrzmiał głos w płaskowyżu. Nic takiego nie zrobisz. Wystrzelona kula trafiła obok konia, który spłoszył się i zatańczył w bok. Zawróciła wierzchowcem i spojrzała w górę. Otis wiedział, że tam jesteś, cholera. Ale robisz raman. Głucho nie mego byś nie zaskoczył. Może tu zejdziesz i to pogadamy o tych koniach. Uczciwie je ukradłem, Bell. Nie ma nic uczciwego w kradzieży, Otis, szczególnie biorąc pod uwagę, od kogo ją ukradłeś. O, czyli ode mnie, wystrzeliła w górę i się zaśmiała. Z nad ich głów dobiegł jęk pełen bólu. Prawie mnie trafiłeś w oko. Gdybym chciała, to bym trafiła, odrzekła. Jest tam z tobą ten twój wieredny braciszek? Jestem. Właśnie tu i przestań wydziwiać. Za gorąco tu na takie bzdury. Na pustawym horyzoncie powietrze zbiły się kłęby kurzu, a oni zwrócili spokojnie w jego kierunku. Jednooki Indianin spojrzał na nią. Black Bell to nie była zwykła dama. No dobra, taka opowieść. A może tego szuka ten? Nie mogę nieść więcej takich przedmiotów. To papierosy, dobra, to sobie wyjaramy paczkę. To są te dobre chyba. O, te. Weźmiemy, bo kartę dostanę. A te karty trzeba kolekcjonować dla tamtego jegomościa. Zabierz. Dobra, zestaw kart. Niesamowite wynalazki. Co to jest? Rewolwer. Ach, 2x12.
Okej, jeszcze tu szafkę nie szukałem. Okej. O, jest wieczne pióro. Mamy to. Baja. Dobra. Super, mam wszystko. Mam to, co potrzebowałem. Ona tu jest na tym koniu jeszcze? Jest. Chodź, pani. Masz nowy dom. Tu już mieszkańcy go nie potrzebują. Musisz zrobić tylko z nimi porządek. I możesz sobie tu zamieszkać. O, koń mi podziękował. Za ciężka była. Chodź no. Gdzie tu chcesz być? Taka trochę może uboga ta chata, ale... Dobra. Gadaj tu, nie? I weź ją uwolni. No nie, chowaj ten nóż. Pomyśl, że chcę ją zabić. Chciałem ściągnąć maskę. Teraz mi nie będzie potrzebna. Dobra. Nie, nie wynoś się stąd. Chciałem jakoś uspokoić ją, ale dobra. Siedź w tym domu. Masz nowy dom. Tu mieszkasz. Zamknij ją tam. Wszystko powywalał. Dobra. Jedziemy z tym piórem. Czyli do obozu. Coś tu ciekawego jeszcze jest? Zobaczmy. A jak w ogóle tak podobnie stoi ten ta reputacja. O, tu kury są. Zbadajmy kurę. Ach. Kura lasy Leghorn. Kury Leghorn zamieszkują rancha w Lemon, Nowym Hanowerze, Elizabeth Zachodnim i Nowym Austin. W poszukiwaniu pożywienia te wszystkożerne zwierzęta dziobią w ziemi, szukając owadów i roślin. Podczas polowania najlepiej użyć łuku ze strzałami na zwierzynę drobną. Pióra kur Leghorn można wykorzystać do wytwarzania przedmiotów, a ich mięso stanowi dobre źródło pożywienia. Ciekawe rzeczy się dowiadujemy. Kury Leghorn. Wyłączyć. Ale są tu jeszcze jakieś inne? Chyba wszystkie są tej rasy. A bądźcie tu. Nowa pani się wami zajmie. Kurczę, ja nawet gospodarę tu załatwię. Kury ma. A ta kury. Ja dbam o ludzi. Czemu mam tu na czerwono? Aha, to chyba mi zostało. No dobra, jedźmy do obozu. Dostarczmy to pióro. No i w sumie zobaczymy, czy coś jeszcze zrobimy. Tą fajkę dla Dacza musiałbym poszukać, ale nie będzie. Jednak warto się posługiwać internetem w takich kwestiach. Pewnie to pióro bym kiedyś znalazł, jakbym to eksplorował, no ale nie wiadomo, czy nie byłoby to za późno czasem. Czy bym to Mary, czy ona będzie cały czas tam z nami, ta Mary Beth, czy gdzieś się ten skład zmieni z czasem, wraz z biegiem fabuły. Rasy Angus. A, też mam już zbadanego. Koń, a konia mam niezbadanego. Kurczę. A dobra. Że będzie okazja. Co tu się dzieje? Dobra, pomogę. Jestem dobry
obywatel, co się dzieje? Hands up now! Oni z nią są. Ale podpuchę na mnie tu zostawili. O, grabią. Ona tu była taka chyba szefowa tych zbirów. Co? Dolar, ojej. I bądź tu dobry, bądź tu dobry. Tego też obrad. Pani koć. Gdzie jest konik? Jest konik, jedziemy. Bądź dobrym człowiekiem. Cię patrzą zabić, aby. A się ciemno zrobiło. Źle ta pani trafiła. On do mnie coś gadał? No nie do mnie było. Po co wracasz? Tam wyjechać? Jest tu daleko? Valentine. Ale my nie do Valentine, to jest w sumie obóz nasz, czyli zaraz. Trzeba tu zjechać. To ja, John. Oj, tu zabójczą precyzja mi się rozładowała. Zaraz to wrócimy. O, jest w sumie olej z węża na poczęty. Dawaj tu. Okej. To jest ona? Myjesz się. Hello. There she is. A, daj przedmiot. Hey, I'm gonna go try to get some sleep. Czekaj, nie idź spać. Stój. Cholera, muszę. Sometimes I wonder why you stick with us reprobates. Oh, you ain't so bad. Dobrze. Cholera, idzie spać. No nie, chyba muszę przespać się i rano idę. No dobra, to idę też spać. Co tam się dzieje? Oki. Ten go przy palce. Bill. And you two are made for each other. Made for each other. Hey. Co tu się wyprawia? Hey. Not go backward, but go forward. With hope. And dreams. Seriously. And that. Hope. That hope begins now by being hopeful. Well, I think I'm going to
Dobra. Będziemy go słuchać. Idziemy się przespać. Pi. No pora, może 8 godzin starczy? No nie wiem, zobaczymy. Nowy wpis w dzienniku, okej. Okay. Chęcią to poczytam. Zobaczmy, co w dzienniku jest napisane. Okej, okay, to jest ta... O tym kamieniu. No dobra, to czytałem. Czytałem w sumie, widziałem. One śpią jeszcze. Kurczę. Kiedy jej to mam dać? Ona śpi. No dobra, to śpimy jeszcze do południa. 6 godzin jeszcze. A, bo to o 6 rano wstałem pewnie. O 6 rano to jeszcze dużo osób śpi. Teraz na pewno nie będzie spanie. O, nie śpią. Mr. Morgan. Daj mi. I got hold of that fountain pen for you. Oh, thank you, Arthur. Here. Please take this. Something I acquired along the way. Co mi da? Złota obrączka. Okej. Okay. Dobra, miło z jej strony, nie? To my tu możemy... You think there's folks up there looking down on us right now saying, I wonder what goes on that earth. I never thought about it. One day I'd like to go there. Nie to. Kurczę, teraz, gdzie są te... O, tu. Ja bym, czekajcie, może z czołeczkami, bo za bardzo przeskakuję. Fajka dla dacza. A zobaczmy, co piszą w internetach. W sumie wiem już, gdzie. Czekajcie. Według mapy ta fajka... Cholera. Nie mam chyba tego odkrytego w ogóle obszaru. Tak by wychodziło. To ona jest gdzieś... Dakota River, gdzieś w tych okolicach. To no nie, to na razie tego nie robimy, bo tu pojedziemy do tego Majka. To na razie olać to. Olać tą fajkę. Idziemy zobaczyć, tylko jeszcze zobaczymy może u tego... Poczekajcie, jeszcze coś jest? Karty... Kata Watsonów. A gdzie to jest? Na północ od Strawberry, a to jeszcze tam chyba nie byłem. Dobra. To mapy, dobra, może nie będziemy tego robić teraz. Czy do Pearsona bym poszedł? Pokaż ulepszenie, jakie mamy. Dobra, dobra. Okej, okay, może nie. Kwatera Artura. Nie mam tych wszystkich skór. Johna. Tak mi skór po prostu jednym słowem.
No dobra, to wyjdźmy stąd. No, I reckon I need to get my hands on some materials first. Hello. O, wrzucasz coś, czy kradniesz? Sprawdzał chyba tylko. Why are you so chipper? We're gonna be good. We are gonna be great. Faith, my son. Faith. Księga rachunkowa. Może jakieś ulepszenie zrobimy. Okej, a to? Ulepszy kwaterę Dacza. Zmotywuj innych do przekazywania więcej pieniędzy obozowi. O cholera. A ile ja mam? 100... Nie, ja mam 25. Bym musiał ze swoich dać, ale to i tak mi nie starczy. A to lepsza ofensywa amunicji lekarpotażalnych na strzelby, okej. Stanowisko dla koni to jest... Kurczę, drogie to są rzeczy. Aha, tu są, kto ostatnio to dał. Javier, srebrna klamra z zatrzaskiem. Ząb aligatora, gotówka. Aha, czyli nie tylko ja daję, oni też coś tam dali, ale niby niewiele. Dałoby się zrobić ten obóz Dacza, ten namiot jego. Może więcej będą dawać. Się szybko zwróci to. Dobra, usiądźmy gdzie. A nie, mam przy sobie nic do picia. Wejdziemy, wstajemy. Dobra, może gdzieś się udamy. Tak, obóz, ale w obozie już nie mam żadnych zadań. A to co to jest? Lekarstwo, aha. Bo nie mam tu żadnych zadań, także może z obozu wybędziemy. Myślę, co dalej zrobimy, jakie zadania. Mamy tutaj zadanie, mamy tu. Może tą Marylinton zrobimy. To kiedyś kochał prawdziwie. Prosicie w liście o pomoc. Ale to dobra, na razie udamy się do Valentine. Pojadę do Valentine, a dalej może zrobimy kolejne to zadanie na kolejnym streamie. Co wielebny nas okrada? Nie. Wielebny niech nas nie okrada lepiej. Dobra, do Valentine. Spotkać z Marylinton musimy. Look at what we snagged! Dutchie's dogs, buddy! I told you he'd show! Alright, boys, let's introduce him. Dacza, ja wam dam pachołka Dacza, kurde. Jeszcze jakiś problem, panowie? A, minus, bo konia zastrzeliłem chyba przypadkiem. Ale nie chcę mi się was rabować, jedziemy stąd. Co goni mnie? O co mu chodzi? On jest świadkiem? Ja nie widzę świadka.
mnie nie pod... Co tam się... Są te ślady tej krwi, nie? What the hell? Co się stanęło? Look on my works. Nie wiem. Wiecie, jednak na kasie mi bardziej zależy jak na reputacji. A nie wiem, co to miało być. Jakiś kurde morderca tu grasuje. Jakiś świadek, co zaś? Dajcie mi tam spokojnie zbadać to miejsce, bo mnie to ciekawi, co tu się stanęło. Oni mnie tu napastują. Nie ma nic tu do podniesienia? O, czekajcie, to jest głowa. Notatka. Okej. Okay. Mi. Morderstwo. Jakie morderstwo ten ja tu zamordowałem? Zabójcy, tak. Może coś trzeba, jakaś część. Trzeba może więcej tego znaleźć. Jadę stąd. Zaraz się stróże zjadą. Już mnie podkablowali. Może lepiej koło szeryfa nie jechać. Poczekajmy, aż zejdzie ten pasek od poszukiwanego. No tu szubienica. Ciekawe z tym morderstwem. Dowiemy się może. O co chodziło tam? Z czasem. Dobra, to tu bym zapisał. I tu zakończymy te streama, ten odcinek. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się na kolejnym streamie z Red Deada, a póki co zachęcam was do zostawienia followka, łapek w górę, subskrypcji na kanale i widzimy się niebawem. Hej!